pierwszy zje, ten wygrywa. Jedzenie. A gramy, tak jak już wcześniej wspomniałam, o nóż szefa kuchni. Arbuza trzeba zjeść, ale jeszcze nie zaczynamy, panie Marku. Nie oszukujemy. Falstart, falstart. Arbuza trzeba tak zjeść, żeby była skórka zielona. W miarę zielona. Jeszcze nie jemy. Uwaga, na miejsca, gotów, start. A my możemy dopingować, kochani. Dopingujemy. Panie Marku, nie obracamy się tutaj do publiczności. Publiczność musi widzieć. Publiczność jest komisją oceniającą. Nóż jest potrzebny! Jak widać, technika jest różna na jedzenie arbuza. Rambo wiedział tej konkurencji o całą noc, że wygryźć. Bo tutaj podpowiadają, że tutaj pan już się szykował, pan Krzysiu się szykował do tej konkurencji, całą noc tutaj wcinał, ale orzechy wcinał, tak? Kokosowe. Rambo, dawaj, 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 Rambo! Ładnie! Dobrze wylić! Dobra! Dawaj, Rambo, dawaj, dawaj! Chyba jednak pan Krzysiu ćwiczył całą noc, jak widać. Wielkie brawa dla pana Krzysia, ale również tutaj dla pana Marka i dla pana Adama też brawa się należą. Panowie, zaraz tutaj wam dam chusteczki. W tym roku zgarniamy wszystko! Proszę, tutaj ręcznik i można powycierać się. A ja wręczam nagrody. Proszę coś dorzucić do Wielkie majno. Brawa dla pana Krzysia za zajęcie pierwszego miejsca. I proszę, oto ten nóż. Gratulacje. I nagroda pocieszenia dla pana Marka i dla pana Adama. Wielkie brawa dla nich. A do kosza to wyrzucimy zaraz. O, tutaj jest kosz. A ja zapraszam dalej do posłuchania Duczyńskiej Orkiestry Dętej. Pięknie. Cześć. Zanim orkiestra się tutaj przygotuje, ja podejdę do naszych ekip. Do pierwszego tutaj stanowiska. Do rycerzy naszych, którzy tutaj gotują kolorowo, widzę. No, panie Andrzeju, i co tutaj, pan prezes? No to panie prezesie, słuchamy. No jak pani widzi, została nam tylko przyjemność, my tylko czekamy, bo się to wszystko gotuje. Mamy czas wolny, plus, a kobietki pracują ciężko, ostro. Dlatego my robimy to bardzo szybko, mamy czas ujeździć motocyklem, wrócić do domu, posprzątać mieszkanie, pomyć, poprać, dziecko machnąć i sobie dalej na motorku pojeździć. A one gotują. No, słowa się, no. Panie gotują, tak? No. A kobiety nigdy czasu na tyle nie mają. Proszę bardzo. Jak wy na to czas znajdujecie? Powiedzcie mi. Na szybkość. Ale wy chyba tutaj, nie wiem, czy oszukujecie, czy co? Co? No tak, jak mężczyzna już porządnie robi dobrze, to oszukuje, no jasne. Ale ja nie zakładam, że oszukujecie, ja tylko pytam. Nie, nie. Dobrze, to nie przeszkadzam. Bardzo się tutaj wspaniale dalej, a ja podchodzę tutaj do prosznic. Prosznice kuleczki, tak? Kuseczki, takie malutkie, fajniutkie. Tak? My mamy, a my mamy gotowe. No. Kuseczek będzie. Ranek. A ja mam kuseczki. Wiesz, już ten pieczony. Kuseczka. A sosy będą kolane? Dobrze, dobrze, dawajcie. To będzie zupa. A zupa będzie. Panie mi tutaj zdradziło, kochani, że będzie zupa. Już się nie ma. Panie gotują. Czym to zrobić? Możemy też odgapić, zobaczyć? Oczywiście. Co to To nie są starte, to są gotowane. Drażyna. To będzie ten. Znowu. Zajebiście.
Nie powiecie, bo my po prostu i tak już tam robimy. Zaraz powiemy wszystko. A zrobimy tylko kuseczki z czym? Słuchajcie, jakieś tutaj... To jest do zupy, do zupy. A zupa jaka? Bardzo ładna. Bardzo ładna. Gdzie jadą? Niedźwiedzie jadą. Właśnie, obiecuję wam. Czyli mięsko, lekko przyprawione owsem, tam listek, nie? Nie. Co przyprawy wszystkie? Pędy musisz panie wziąć na grud, żeby coś pogotowały. Panie muszą lepiej ode mnie gotować. Na razie jeszcze nie wiem. To trzeba przyjść do szkoły. Nie, my już od pół godziny odpoczywamy, pijemy piwo. Co się robi? Zobaczcie. My się odnosimy na ten grud. Spokojnie. Może pan potrzebuje pracować. Ja jestem chętna. Jestem cholera, kurde. Serio? Bo po prostu mogę tam cały dzień. Ja tego nie kameruję. Nie. Zaczyna się robić gorąco. No idzie chętna. Wolna, chętna. Ale mówię jedną rzecz, że tam trzeba siadać tam cały tydzień. Nie czekam, bo ja tak z wami chcę tam, wiesz, razem działać, czy coś. Nie będziecie, bo też coś zrobić. Żeby potrzebować, ale mówię jeszcze raz. Słuchajcie, kochani, dowiercicy będą się bawić z razami. Proszę. Adresy. Mój numer telefonu. Ale znasz panie? Oczywiście, proszę. Koła gospodyń wiejskie. Myśmy teraz wyszarpnęli te cztery osoby, nie? No wiem. A ja słyszałam właśnie i mówię, Ewa, ty tam znasz, czemu nie powiedziałeś? A wybrać ręce, kurde. A ja też słyszałem, że bycie nie gwałcą, ja tyle lat chodzę i nic. Dobra, zamieszanie. Proszę? Co to zamieszanie? No bo wiecie, kurczę, latają jak oszalone. Pani śliczna, my już gotowi. Nasze ekipy jeszcze troszkę będą gotować. Wynoszą naprawdę piękne, że orkiestra gotowa, więc zapraszam na dalszą. Wiesiu, pospiesz się. Ty nie wylewaj soków pysznych. Jak idzie? Bo to soki pysznie. Ja mam ręce, już tak zjebę. Nie przeklinamy.